Wieczorna Warszawa. Taką właśnie lubimy ją oglądać. Szukamy ulic najlepiej oświetlonych, pełnych wielkomiejskiego ruchu i zgiełku. Wystawy sklepowe, ulice i kawiarnie. Bilety wizytowe wielkiego miasta. Warszawiacy lubią pogawędzić przy muzyczce i czarnej kawie. Ale przypatrzcie się uważnie. Do tej kawiarni przychodzi się nie tylko na towarzyskie spotkania i rozmowy. Tu załatwia się także inne sprawy. O, właśnie. Godzina 23. Jesteśmy znów na ulicy. Prostytucji u nas w kraju nie ma. Zlikwidowało ją nasze ustawodawstwo. Jesteśmy nie tylko postępowi, ale i subtelni. Każdej kobiecie wolno oczywiście odbywać samotne nocne spacery. Każda może zawierać przygodne znajomości. Każda może mieć swojego opiekuna. Władzą natomiast nie wolno interesować się stanem zdrowia kobiety, której profesja nie budzi najmniejszych wątpliwości. Godzina 24. W centrum wielkiego miasta popełniono zbrodnię. Teraz dopiero milicja może interweniować. Oblawa ma na celu nie tylko wykrycie sprawców zbrodni. Po prostu milicja korzysta z pretekstu. Do walki ze źródłem chorób społecznych, prostytucją, trzeba w Polsce pretekstu. Funkcjonariusze milicji dobrze znają siedliska prostytucji. Zakonspirowane w gruzach meliny, przygórki czynszowych kamienic, piwnice i suszarnie nowoczesnych bloków, domy publiczne dla pijanych przechodniów. Milicja zna także luksusowe domy schadzek w mieszkaniach prywatnych. Milicja i kamera filmowa mogą dotrzeć jedynie do spelunek zajmowanych przez pijanych i bezdomnych.
godzina pierwsza w nocy. Wozy milicji wracają z obławy. Jesteśmy przed jedną z warszawskich komend milicji obywatelskiej. Prawda jest gorzka, ale milczeć nie można. Noc w noc komisariaty zapełniają się tłumem pijanych prostytutek i sutenerów. To nie scena z filmu fabularnego. Tu nikt nie gra. Aparat filmowy pracuje w ukryciu. Zbieramy materiał dla socjologów i prawników. Nikt nie może przymykać oczu. Prostytucja staje się w Polsce klęską społeczną. Milicja działa metodami łagodnej perswazji. Innych sankcji nie ma. Godzina druga w nocy. Za chwilę zacznie się przesłuchanie. Tylko odpowiadaj mi głośno. Jak się nazywasz? To pytanie uchylamy. Ile masz lat? Ja mam 16. 16. I czy ukończyłaś szkołę podstawową? Nie. Ile klas skończyłaś? 5. A dlaczego dalej nie uczyłaś się? Chodzę do szkoły dalej, na wieczorową. Na wieczorową? Tak. A w dzień pracujesz? Nie. Ja nie pracujesz. W domu. Rodziców posiadasz? Posiadam. Ojca? Tak. Gdzie ojciec pracuje? W zakładzie mechanicznym. A matka? Też. Też pracuje. Tak. Rodzeństwo masz jeszcze? Nie mam. Nie masz, jesteś jedynaczką. Tak. A powiedz mi, dlaczego ty tak często w CDC przebywasz? Ja nie często, proszę panią. Ja tydzień czasu, więcej jak tydzień czasu nie byłam w CDC. I wczoraj właśnie poszłam do szkoły, bo nie byłam w domu. Uciekłam z domu. Nie byłam 7 tygodni w domu. Dobrze. Powiedz mi, dlaczego uciekłaś z domu? A bo mnie koleżanki namawiały. Namawiały. No i przez te 7 tygodni gdzie ty spałaś? Ja spałam, spałam w blokach takich nowych, tam w alejach. No a co jadłaś? A to dziewczynki mnie dawały. Dziewczynki dawały. To pierwsza taka długa była ucieczka? 6 lat. Proszę panią, więc pani chce, żeby ją umieścić? Tak, bardzo bym prosiła. Bardzo bym prosiła. Ja cały A pani powiedziała, że my powinniśmy jej wydać czarną książkę. Tak co jest. Pani ma na myśli? Na myśli, dlatego proszę pani, że to się włóczyła. Znaczy ja matka, to mówię ja matka. Mhm. To nie ma 16 lat i już jest gorsza zużyta jak 30-letnia. Mhm. Więc pani matka... W tym wieku jeszcze nie wszystko stracone. Może uda się coś dla niej zrobić. Z tą będzie trudniej. Jest młoda, przystojna, na razie zadowolona ze swego losu. A pani miała sobie wyrobić dowód osobisty? Tak, ale się nie wyrobiłam. No ile to będzie trwało? To wyrabianie dokumentów? Już miałam. No i co? Miałam zniszczone i dostałam te zaświadczenie. Muszę sobie drugi wyrobić. Co pani zmieniła kolor włosów, widzę? Tak. Chciałam z czarnych na blond i wyszły mi takie rudy. No. Niech mi pani powie, gdzie teraz pani mieszka? W ogóle nigdzie. Raz ale gdzie jest pani zameldowana? Ta na Zagórnej. Na Zagórnej tak. U tej kobiety? Tak. Ile pani płaci za mieszkanie? 50 zł za dobę wiesz. Niech mi pani powie, kiedy pani opuściła dom rodziców? Będzie 2,5 roku. 2,5 roku i przez ten okres czasu pani się z czego utrzymuje? Pracowałam. No, ale potem, co pani krótko pracowała? No więc, nie, więc jest rok czasu, dopiero jak nie pracuję. Pracowałam jako kierowniczka tu na Świerczyckiego w sklepie. No, a od jakiego czasu pani zaczęła podskakiwać, tak jak to pani mówi? Na rok. Od roku czasu. I najczęściej w których lokalach? W jednym zawsze, w Polonii. W Polonii, tak? Więc od roku czasu pani zaczęła, a ile pani ma lat?
23 to pełnia młodości. Mając tyle lat, jest się ładną i zadowoloną ze wszystkiego, ale za kilka lat. No ale pani musi gdzieś nocować. No nocuje tam, gdzie się daje. To znaczy gdzie? No i na przygórku, i w piwnicy, gdzie się da, to tam idę spać. A pani jest gdzieś meldowana? Nie, nie jestem meldowana. Nie, bo miałam dowód. Dokumenty? Zabrali mi dowód, bo był nieważny, tylko był domaca ważny. To był tymczasowy, tak, doświadczenie. Niech mi pani powie, czy pani już gdzieś pracowała? Dorywczo, ja pracuję dorywczo, tak, do prania, do sprzątania chodzę dorywczo. No a głównie z czego się pani utrzymuje? No głównie to tak dorywczo, do sprzątania, do prania, a w miesiąc w szpitalu leżałam. Na co ten bajer? Z czego no pani, tak, a za co panią zatrzymali wczoraj? A wczoraj? Tak. Ależ mi posi tam do tego, do portowej. Nie mogę się z panią dogadać, niech mi pani teraz odpowie na pytanie. Od kiedy pani się trudni prostytucją? Prostytucją? Ja za 2 lata, 3 chyba teraz. Za 3? Tak. Ma pani jakiegoś przyjaciela, narzeczonego? W więzieniu siedzi mój narzeczony. Siedzi w więzieniu? Długo już siedzi? A 9 miesięcy dostał. Za co? A nożem jednego tam uderzył. Nożem uderzył. Niech mi pani powie, ile pani przez wieczór zarabia sobie. Co tam zarobię teraz, pani kierowniczko? Nic prawie, bo teraz zimno, nic się nie zarobi. Więcej się chodzi głodno, jak najedzono. A teraz proszę mi powiedzieć, co panią zmusiło, że pani poszła na ulicę? Co spowodowało? A co mnie zmusiło, to koleżanka mnie tak zmusiła, ta Pietkowska Stacha mnie nauczyła wódki pić. No i? I tak, ja tam, chodźmy, pospacerujemy, pochodzimy po tego. Od jak dawna pani się zajmuje tym procederem? To był rok 39. 39. Jak przyjechałam z zakładu. Jak przyjechała pani z zakładu, to co, od razu pani poszła na ulicę? No nie poszła, bo pracowałam na tamce fabryce żarłek firma Osram. Na tamce, no tak, no jak pragnę, ja jestem taka szczera dziewczyna. Miałam koleżankę studentkę, przecież tam na tamce koleżanka moja była, Winnicka. A dzisiaj jest zakonnicą. Kierowniczy, ja jestem, chciałabym iść do tej pracy, ja jestem taka chora i niewyspana jestem. I w ogóle rany mam tutaj, jak Boga kam, rany mam tutaj. Pani Izabelko, myśmy panią skierowali do PGR-u. No byłam w PGR-ze, dokuczali mnie, do PGR-u przyjechę, kierowniczy nie chce. Za sprzątacie gdzieś mi poszedł. Ale pani dobrze zarabiała w PGR-ze. No to cóż z tego, że dobrze, a jak stałam, jak głupia, jak na miechami palcami wytykam. Ta też była niegdyś młoda, przystojna, zadowolona. Urzędowała w kawiarniach i na dancingach. Dziś włóczy się wśród ruin. Popularna warszawska Gruzinka. Noc w noc. Przewija się przez komisariaty cała galeria postaci Spółświadka. Młode i starsze. Takie, które można uratować i takie, które już tylko trzeba leczyć. Aby ratować i leczyć, potrzebne jest ustawodawstwo. Nie ma w naszym ustawodawstwie paragrafu, który regulowałby sprawy prostytucji. Noc spędzona na brudnej podlodze w komisariacie nie zastąpi ani akcji społecznej, ani reglamentacji, ani kontroli sanitarnej. Koszmarnej nocy przychodzi dzień, a dzień oznacza powrót na ulicę.